lekce z listu świętego Jakuba apostoła. Najmilszy wszelki datek dobry, wszelki dar prostego Jezusowi, wstępując od Ojca światłości, u którego nie masz odmiany, ani zaćmienia przemiany. Dobrowolnie bowiem zrodził nas słowem prawdy, żebyśmy byli niejakim początkiem stworzenia Jego. Wiecie, bracia moi najmilsi, a niech wszelki człowiek będzie prędki do słuchania, a powolny do mówienia i powolny do gniewu. Bo gniew męża nie sprawuje sprawiedliwości Bożej, przeto odrzuciwszy wszelki brud i ostatek złości, przyjmijcie w cichości słowo wszczepione, które może zbawić dusze wasze. Z Ewangelii według świętego Jana. Innego czasu rzekł Jezus uczniom swym: idę do tego, który mnie posłał, a żaden z was nie pyta mnie, dokąd idziesz. Ale że wam to powiedziałem, smutek napełnił serca wasze, ale ja prawdę wam mówię, pożyteczną dla was, abym ja odszedł. Bo jeśli nie odejdę, pocieszyciel do was nie przyjdzie, a jeśli odejdę, poślę go do was. On, gdy przyjdzie, przekona świat o grzechu i o sprawiedliwości i o sądzie. O grzechu mówię, bo nie uwierzyli we mnie, o sprawiedliwości zaś pójdę do Ojca i już mnie widzieć nie będziecie. A o sądzie, bo Książę Świata tego już jest osądzony. Jeszcze wam wiele mam powiedzieć, ale teraz nieść nie możecie. Lecz gdy przyjdzie On, Duch Prawdy, nauczy was wszelkiej prawdy, bo nie sam od siebie mówić będzie, ale cokolwiek usłyszy, opowie. I co przyjść ma, oznajmi wam. On mnie uwielbi, albowiem z mnie go weźmie, a wam opowie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mamy drugi wiernik, czwarty dzień po Wielkanocy ze wspomnieniem świętego męczennika Bonifacego i świętego Stanisława, biskupa męczennika, ponieważ jest ciągle oktawa tego świętego. Pan Jezus zapowiada w dzisiejszej Ewangelii według świętego Jana o tym, zapowiada apostołom, że już za niedługo nie będzie go między nimi, nie będzie w sposób widoczny, ale że jest to konieczne, aby mógł nadejść Pocieszyciel, Duch Święty, który od tej pory będzie prowadził Kościół, będzie tym, który zachowa Kościół od wszelkiego błędu, od zejścia z drogi głoszenia Ewangelii Prawdy Chrystusowej. Dlatego nauczanie Kościoła, prawdziwe nauczanie Kościoła, prawdziwego Kościoła, papieży, biskupów z nim będących w jedności, jest nieomylne, jest nieobarczone błędem. Słuchając się go, słuchając Kościoła Świętego, Kościoła nauczającego, można być pewnym, że się nie zbłądzi. Dlatego wszyscy ci, którzy twierdzą, że Kościół może w swoim nauczaniu błądzić, głosić błąd, herezję, sami są heretykami, sami błądzą, sami są z dala od zbawienia, z dala są od celu, do którego zostali stworzeni. Tak samo wszystko to, co Kościół przypisał w kwestiach dyscyplinarnych chociażby, czy też jeśli chodzi o sakramenty święte, całemu Kościołowi, całemu na cały okrąg ziemski, to wszystko jest nieomylne. I tenże Duch Święty chroni Kościół od błędu, natomiast tchnie na apostołów i prowadzi ich, by na całym okręgu ziemskim głosili prawdę Jezusa Chrystusa, głosili Go zmartwychwstanie, odpuszczenie grzechów przez Jego krzyż. I tak działo się od samego początku, od świętych apostołów, poczynając przez wszystkie wieki. Przez wszystkie wieki apostołowie nawracali do prawdziwej wspólnoty Chrystusa, do Kościoła Świętego Rzymskokatolickiego. I tak jak apostołowie ginęli jeden po drugim, prócz świętego Jana, za Jezusa Chrystusa, za Kościół katolicki, tak wielu innych apostołów czyniło, tak uczynił, tak stało się ze świętym Stanisławem, który bronił prawdziwie chrześcijańskiej moralności. Tak stało się również ze świętym Andrzejem Bobolą, którego święto we wtorek będziemy obchodzić, dokładnie 360. rocznicę jego męczeństwa. Na 300. rocznicę jego męczeństwa Ojciec Święty Pius XII napisał encyklikę poświęconą świętemu Boboli Invictio Athlete Christi, niezwyciężonemu atlecie Chrystusowemu. Piękne słowa papieża Piusa XII o tym wielkim świętym. I święty, Ojciec Święty Pius XII, opisując tego świętego w tejże encyklice,
oddaje jego dialog ze schizmatykami, z kozakami, którzy go schwycili, którzy chcieli go maltretować i zabić z powodu jego skuteczności w nawracaniu ze schizmu. Pius XII pisze, zapytany, czy jest łacińskim księdzem, odparł Andrzej, jestem katolickim kapłanem, w tej wierze się urodziłem i w niej też chcę umrzeć. Wiara moja jest prawdziwa i do zbawienia prowadzi. Wy powinniście żałować i upodręczyć, bo bez tego w waszych błędach zbawienia nie dostąpicie. Przyjmując moją wiarę, poznacie prawdziwego Boga i wybawicie duszy swoje. Święty Andrzej, będąc prawdziwym pasterzem dusz, wiedząc, co mu grozi, nie cofa się, nie kłamie, nie zapiera się Chrystusa, ale próbuje swoich prześladowców i przyszłych morderców nawrócić słowami, że w waszych błędach zbawienia nie dostąpicie. Jest to cios w błąd ekumenizmu. W dzisiejszych czasach, o ile taki ekumenizm w wersji hard, w wersji twardej z jakimiś poganami, jeszcze czasami wzbudza u konserwatywnych katolików opór, o tyle często ekumenizm z prawosławnymi często już nie wzbudza takiego oburzenia, bo przecież prawosławie jest tak bardzo podobny do katolicyzmu, też mają kult Matki Bożej Świętych, siedem sakramentów, ale to, co mają dobrego, mają wyłącznie z tego powodu, że odłączyli się kiedyś od Kościoła katolickiego, ale nie mają oni pełnej wiary. Tylko ten, kto zachowa wiarę rzymsko-katolicką, zachowa wierność papiestwu, prawdziwym papieżom, może dostąpić zbawienia. Jeśli tego nie zrobi, pójdzie na wieczne potępienie. Stąd też święty Andrzej z miłości do dusz swoich prześladowców próbuje ich nawrócić. Wiemy, że nieskutecznie, aczkolwiek po jego śmierci jego prześladowcy jednak się nawracają, widząc jego męstwo w męczeństwie. Dalej Ojciec Święty Pius XII opisuje to męczeństwo, które jest po prostu straszliwe. Ale trzeba je zacytować, byśmy widzieli, jak wielka jest ofiara, którą trzeba ponieść dla Chrystusa. Powtórnie obity biczami, pisze Pius XII, na wzór Chrystusa obwieńczony został dotkliwym spowiciem głowy, policzkami straszliwie sponiewierany i zakrzywioną szablą zraniony upadł. Niebawem wyrwano mu prawe oko, w różnych miejscach zdarto mu skórę, okrutnie przepiekając rany ogniem, nacierając je szorstką brecionką. Na tym nie koniec. Obcięto mu uszy, nos i wargi, a język wyrwano przez otwór zrobiony w karku, ostrym szydłem ugodzono go w serce. Aż nareszcie niezłomny bohater około godziny 3 po południu, dobity cięciem miecza, doszedł do palmy męczeńskiej, zostawiając wspaniały obraz chrześcijańskiego męstwa. To męczeństwo, które poniósł święty Andrzej, należy do okrutniejszych. Nie wszyscy męczennicy aż tak bardzo cierpieli, z reguły te cierpienia oczywiście były bardzo wielkie. Ciekawe jest właśnie to, że w tej jego męce kozacy, schizmatycy kozacy upodobnili go do Chrystusa, czy to poprzez zadawanie mu ran głowy, czy to wreszcie poprzez ugodzenie go w serce. I sama śmierć nastąpiła o 3 po południu, tak jak śmierć zbawcza naszego Pana Jezusa Chrystusa. To jest jakby najlepszy dowód na to, że święty Andrzej poszedł śladami Pana Jezusa i ofiarował się za swój lud. Oczywiście Pan Jezus ofiarował się, jego krew miała taką prawdziwie zbawczą wartość, a wszyscy inni czerpią z tej wartości zbawczej, tyle, o ile uczestniczą w Panu Jezusie, o tyle mogą dołożyć do tejże męki. I te zasługi świętego Andrzeja są oczywiście przeogromne. Święty Andrzej Bobola został w 1853 beatyfikowany przez jego przyjaciela narodu polskiego, ojca świętego Piusa IX, a w roku 1938 Pius XI, który był nuncjuszem apostolskim w Polsce, który nie opuścił Warszawy w czasie bitwy warszawskiej, w czasie nawały bolszewickiej, tenże Pius XI kanonizował świętego Andrzeja Bobolę w 1938 roku. To jest ostatni kanonizowany święty, ważnie kanonizowany święty. Nie mówimy o tych kanonizowanych, o pseudokanonizacjach przez modernistów, innych heretyków. Tak więc ostatni wielki święty, który został nam oficjalnie dany za patrona, za świętego, to święty Andrzej Bobola. I
W 19 lat później Ojciec Święty Pius XII, ostatni katolicki, jak do tej pory katolicki papież, napisał piękną encyklikę ku czci świętego Andrzeja Boboli, wskazując nam drogę, którą mamy kroczyć. To był rok 57, czas komunizmu, gdzie co prawda już ta tak zwana żydokomuna odeszła, ale wiemy, że prześladowania czy ograniczenia dla Kościoła trwały cały czas. I Pius XII, pisząc tę encyklikę, chyba jedyna encyklika papieska poświęcona jedynemu świętemu, nie na przykład doktrynie jakby świętego Tomasza z Akwinu, ale świętemu jako takiemu, wskazuje nam Ojciec Święty Pius XII drogę, jaką mamy iść. Losy ciała świętego Andrzeja po jego śmierci też są bardzo znamienne. One gdzieś się zaginęły i pewien dominikanin miał wizję, w której zobaczył, gdzie znajduje się ciało. Dominikanie zaczęli szukać, faktycznie znaleźli według tej wizji ciało świętego Andrzeja. Jego kult oczywiście był strasznie ograniczany przez władze carskie, później bolszewickie, ale że Pius XI zorganizował pomoc humanitarną dla ofiar głodu w Związku Radzieckim, dlatego Sowieci wydali świętego Andrzeja jego ciało papieżowi. Jednym z powodów było też to, że Sowieci zabrali ciało świętego Andrzeja do Moskwy, do Muzeum Ateizmu, by wyśmiewać zabobony, rzekome zabobony religijne, w tym przypadku katolickie. Natomiast ludzie zwiedzający tęże wystawę z ciałem świętego Andrzeja Boboli odczuwali przy jego ciele przepiękny zapach. Ludzie się dziwili, że zazwyczaj nieboszczycy ładnie nie pachną, a z ciała świętego Andrzeja, które było dość dobrze zachowane, wydobywał się przepiękny zapach. I Sowieci się przestraszyli, bo jakkolwiek byli oni oficjalnie ateistami, dowiedzieli, że jest tutaj coś niezwykłego, czego nie potrafią zrozumieć. To był też powód, dla którego chętnie wydali papieżowi Rzymowi ciało świętego Andrzeja, zwłaszcza, że był to jakiś taki gest wdzięczności za pomoc humanitarną, którą zorganizował Ojciec Święty Pius XI dla głodujących w Związku Radzieckim. I to ciało przybyło do Rzymu i tam doczekało kanonizacji. Po kanonizacji pociągiem ciało świętego Andrzeja Boboli wyruszyło do Polski. Było witane na każdej stacji w sposób szczególnie uroczysty, poczynając od Zebrzydowic na granicy między Polską, Śląskiem a Czechosłowacją, przez różne miasta, przez Kraków, aż do Warszawy, gdzie zostało uroczyście złożone. Był to wielki triumf, był to wielki hołd narodu polskiego dla swojego wielkiego syna i brata, który urodził się przecież w Strachocinie koło Sanoka, który kształcił się w Wilnie, tam zaczynał swój apostolat i głównie na terenach Białej Rusi nawracał schizmatyków na wiarę rzymskokatolicką, bez której nie można się zbawić, Mając tak wielkiego świętego, prośmy Go za naszą ojczyznę, byśmy byli zawsze wierni wierze rzymskokatolickiej, byśmy nie dali się zwieść żadnemu błędowi schizmatyckiemu, heretyckiemu, ekumenizmowi, modernizmowi, tym wszystkim błędom, których teraz jest bez liku. Ta encyklika jest zupełnie jasna i pouczająca. Ona podkreśla antyekumeniczny charakter żywota świętego Andrzeja, antyekumeniczny w sensie sprzeciwiający się fałszywemu ekumenizmowi, który zaciera różnicę między prawdą, prawdziwym Kościołem, a sektami, które coś od Kościoła wzięły, ale tak naprawdę powstały z zafałszowania wiary katolickiej, z buntu przeciwko papieżom, przeciwko hierarchom Kościoła, którzy są w jedności z prawdziwymi papieżami. Prośmy świętego Andrzeja o ducha wierności świętej wierze katolickiej, prawdziwym pasterzom Kościoła, byśmy nigdy nie dali się skusić temu diabłu fałszywego porozumienia, ustępstw tam, gdzie ustępstw absolutnie być nie może. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Królowo Męczenników, Święty Stanisławie, Święty Bonifacy, Święty Andrzeju.